Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na film szkoleniowy dotyczący modelowania przebiegu rzek z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. W związku z tym prezentowane ćwiczenie oparte jest na danych wykorzystywanych podczas szkoleń stacjonarnych. W pierwszym kroku zwektoryzujesz geometrię rzeki w jej centrum na podstawie zdefiniowanych parametrów wektoryzacji linii nieciągłości terenu oraz pobierania wartości wysokości z danych LIDAR dla pliku SHAPE. Podobnie postąpisz z wektoryzacją brzegu rzeki, aby w rezultacie otrzymać numeryczny model terenu z zastosowaniem linii nieciągłości terenu. Wykorzystując funkcję paska narzędziowego LP360 Digitize Breakline, przygotuj zadanie nadawania wartości wysokości plikom SHAPE. Skorzystaj z polecenia Active Conflation Task. Dodaj nowe zadanie poprzez przyciśnięcie w przycisk Add Task. Nazwij zadanie Centrum Rzeki i zdefiniuj parametry nadawania wartości wysokości dla tego zadania. Wybierz wyłącznie w Geometry Type Polylines jako metodę pobierania wartości wysokości Downstream Constraint poprzez tworzenie wierzchołków co 5 metrów z dopasowywaniem geometrii do stale obniżającego się biegu rzeki. Flip Geometry if drawn upstream. Po zdefiniowaniu parametrów dla wektoryzacji centrum rzeki przyciśnij OK. Odznacz Perform Classification of Points i zaakceptuj utworzone zadanie pobierania wartości wysokości z chmury punktów do pliku wektorowego. Przyciśnij OK. Zamknij okno Conflate Task Manager. Przejdź do ArcKatalogu i utwórz dwa pliki. Centrum rzeki, które typem obiektów będzie polilinią, oraz brzeg rzeki, które będzie poligonem. W tym celu wejdź do dysku D, szkolenia LIDAR, ćwiczenia i folderu roboczego, w którym utworzysz nowy plik shapefile centrum rzeki polyline, pamiętając o tym, aby zaznaczyć, że plik ten ma być plikiem shape 3D, a więc proszę zaznaczyć coordinates will contain z values i przyciśnij OK. Plik zostanie automatycznie dodany do projektu. Ponownie wejdź do ArcKatalogu, folderu roboczego i znowuż utwórz plik shapefile, tym razem brzeg rzeki, wybierając typ obiektu jako poligon, pamiętając o przechowywaniu wartości wysokości i przyciskając przycisk OK w celu utworzenia pliku shape oraz wczytania do widoku mapy. Aby rozpocząć wektoryzację centrum rzeki, rozpocznij edycję tej warstwy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na warstwę centrum rzeki. Wejdź do funkcji Edit Future, Start Editing i rozpocznij edycję z wykorzystaniem funkcji dostępnych w pasku narzędziowym LP360 Digitize Breakline. Wcześniej wejdź do zakładki Create Future, wybierz polilinię centrum rzeki, a następnie przejdź do zadania w pasku narzędziowym LP360 Digitize Breaklines. Jako aktywne zadanie wybierz centrum rzeki, a następnie skorzystaj z narzędzia Sketch Tools w celu wektoryzacji linii nieciągłości terenu. Rozpocznij wektoryzację od dowolnej części rzeki. Wykonaj pierwszy wierzchołek znajdujący się w centrum wektoryzowanej rzeki, a następnie przyciśnij przycisk P w celu wyświetlenia profilu z oprogramowania LP360. Korzystając z profilu, łatwiej będziesz mógł wyznaczyć centrum rzeki podczas wektoryzacji linii nieciągłości terenu. Staraj się stawiać linie nieciągłości terenu w centrum rzeki, która jest wyznaczona przez pionową linię widoczną w oknie profilu. Widok można oddalać, wyświetlany w oknie profilu, i przechodzić do dalszej części wektoryzacji. Kiedy zakończysz wektoryzację, przyciśnij dwukrotnie w ostatnim wykonanym wierzchołku i zakończ edycję polilinii. Polilinia zawiera już wartości wysokości zapisane w wierzchołkach co 5 metrów. Wartości te możesz zobaczyć w Sketch Properties. Kolumna Z obrazuje wartości wysokości, zaczynając od tej najwyższej, skończywszy na wartości najniższej, znajdującej się na końcu polilinii. Do wektoryzacji brzegów rzeki wybierz domyślne narzędzie Drape Future i skorzystaj z obiektu brzeg rzeki. Podobnie jak poprzednio, wykorzystaj do wektoryzacji linii nieciągłości terenu narzędzie LP360 Sketch Tool. Narzędzie to pozwoli bardzo dokładnie wykonać wektoryzację linii nieciągłości terenu. Podobnie posiłkuj się oknem profilu do wektoryzacji linii nieciągłości terenu. Po zakończeniu wektoryzacji kliknij w ostatnim miejscu dwukrotnie. Wartości wysokości zostaną pobrane do pliku Shape i bezpośrednio pobrane z punktów budujących powierzchnię TIN w obszarze rysowanej linii nieciągłości terenu. Jednakże wartości dla poligonu brzeg rzeki nie maleją z biegiem rzeki. Wartości malejące dla brzegów rzeki można nadać poprzez wykorzystanie funkcji Flatten River Polygons. Uruchom to narzędzie w celu nadania wartości wysokości z centrum rzeki dla brzegów rzeki Przyciśnij OK. Malejące wartości wysokości dla brzegów rzeki z centrum rzeki zostały nadane i w celu dokonania wizualizacji modelu z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu powinieneś wszystkie punkty znajdujące się w obszarze poligonu brzeg rzeki przenieść do klasy 9, wykorzystując zadanie ISOK Water. W oknie zawartości przejdź do zakładki Point Cloud Task i pobierz zadanie przeklasyfikowania chmury punktów. Zadanie to znajduje się w folderze ćwiczeniowym 1008 ISOK Water. Przyciśnij Otwórz, dodaj zadanie do zakładki Point Cloud Task i przejdź do zadania wczytanego do obszaru opracowania. Po wyświetleniu zadania ISOK Water skorzystaj z funkcji dostępnych w zakładce LP360 Point Cloud Task i uruchom zadanie przetwarzania, przeklasyfikowywania chmury punktów w zadanym obszarze. Zadany obszar to obszar brzegów rzeki. Uruchom zadanie poprzez przyciśnięcie przycisku Run. Zadanie zostało wykonane. Dzięki temu wszystkie punkty klasy Grand znajdujące się w obszarze obrysu brzegów rzeki znalazły się w klasie wody. W celu wizualizacji numerycznego modelu terenu z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu zamknij okno Profile Window oraz wyświetl wyłącznie punkty klasy Grand. Następnie wyświetl wszystkie punkty znajdujące się w widoku aplikacji LP360 i wygeneruj pomiędzy tymi punktami model TIN. W obszarze rzeki widzisz jeszcze specyficzne trójkątowanie. W celu usunięcia trójkątowania skorzystaj z narysowanej linii nieciągłości terenu. W tym celu wejdź do tabeli zawartości, wybierając widok warstw. Przyciśnij prawym przyciskiem myszy na warstwę pierwszą. Wejdź do właściwości tej warstwy i w Display przejdź do Breakline Enforcement. Przyciśnij Use Breakline Enforcement. Wybierz brzeg rzeki, a następnie, aby zaakceptować, przyciśnij OK. W obszarze widoku 2D została wyświetlona rzeka z zastosowaniem linii nieciągłości terenu. Podobną wizualizację możesz wykonać w oknie 3D. Wykorzystaj pasek LP360 Viewer Integration. Zaznacz dany obszar poprzez Define the 3D Window Extent. I w oknie 3D zostanie wyświetlona chmura punktów. W celu wyświetlenia numerycznego modelu terenu podobnie dokonaj filtracji tak, aby wyłącznie widzieć punkty znajdujące się w klasie Grand. Następnie wyświetl model TIN i dokonaj wizualizacji linii nieciągłości terenu poprzez funkcję właściwości wyświetlania znajdujących się w oknie 3D Window LP360. Przejdź do zakładki Display, Breakline Enforcement, Use Breakline Enforcement, wybierz brzeg rzeki i przyciśnij OK. Po przyciśnięciu wyświetlania wszystkich punktów linia nieciągłości terenu zostanie wyświetlona w oknie 3D aplikacji LP360. W ramach ćwiczenia z zakresu modelowania przebiegu rzek z wykorzystaniem linii nieciągłości terenu zdefiniowano parametry zadań służących pobieraniu wartości wysokości. Z ich wykorzystaniem zwektoryzowano centrum rzeki Dunajec oraz jego brzeg. W wyniku realizacji ćwiczenia utworzony został numeryczny model terenu z uwzględnieniem linii nieciągłości terenu. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.